Zawodnicy rozgrzewają się już na murawie. Wśród nich znajduje się lider klasyfikacji strzelców. Czy potwierdzi dzisiaj swoją wartość? Niedługo się przekonamy. Na inauguracyjny mecz sezonu zapraszają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Długo czekaliśmy na ten dzień. Myślę, że już wszyscy kibice zdążyli zatęsknić do piłkarskich emocji na najwyższym poziomie. Nikt nie lubi tej przedsezonowej próżni i dlatego chyba wszyscy odetchniemy z ulgą, gdy sędzia gwizdnie po raz pierwszy. Dziś Wisła Kraków zagra przeciwko Jagiellonii Białystok. Co możesz nam powiedzieć tak w paru słowach o gospodarzach? Stawka jest wysoka. Decydująca faza rozgrywek ligowych. Zajmują pierwsze miejsce w tabeli i tytuł mają w zasięgu ręki. Czy starczy im charakteru, czy starczy im sił, by sięgnąć po mistrzostwo? Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. No, użyją dzisiaj klasycznego wariantu ustawienia 4-5-1 z zagęszczonymi liniami obrony i pomocy. Jest to trudne ustawienie dla napastnika, który często musi sam walczyć z obrońcami o górne piłki lub zastawiać się, czekając na kolegę, któremu mógłby odegrać. W tym ustawieniu ważna jest jednak dominacja w środku pola i ochrona dostępu do własnej bramki. Przyjrzyjmy się ustawieniu obranemu na dzisiejszy mecz przez trenera Jagiellonii Białystok. Zespół wyjdzie na boisko i zagra w systemie 4-5-1, który można chyba nazwać zachowawczym. Tak, wydaje się, że trener chce kontrolować rytm tego spotkania i cierpliwie rozgrywać piłkę. Dlatego też stawia na przewagę liczebną w środku. Strzela! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Niech Państwo spojrzą, jak wiele ten gol znaczy dla trenera. Prowadzenie Wisły Kraków. Brankowski. Wulnet Basza. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, może być groźnie. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. Taras Romanczuk. Przemysław Frankowski. Frankowski. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Piłka zagrana w pole karne, czy któryś z nich do niej dojdzie? No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Dośrodkowuje. To może być wyrugająca bramka. Nieudany strzał. To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boiskiem. Jesus i Mas. Powinien dogrywać. Na dalszy słupek posłana piłka. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Daleko wybijają. Dawid Kort. Wulnet Basza. Może spróbować uderzenia na bramkę. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy.
No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Taras Romanczuk. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Jesus i Mas. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Zablokowany strzał. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Może spróbować szczęścia. Nie ma gola. Piłka trafia w słupek i wraca na boisko. Bramkarz spokojnie chwyta tę piłkę. Mało brakowało. Wszyscy myśleli, że to wejdzie, ale piłka odbiła się jednak inaczej. Teraz mogą odetchnąć. Zdecydował się na strzał. Udana interwencja bramkarza. Piłka w jego rękach. Taras Romanczuk. Dobrze udało się przeciąć. Świetne podanie za plecy rywali. Dogranie na bliższy słupek. Bez konsekwencji. Świetne piąstwo. Oddaje strzał. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Rzut rożny dla Jagiellonii. Krótko rozegrany rożny. Piłka dograna na bliższy słupek. Wykłada piłkę koledze. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Ponownie rozpoczną grę od rzut rożnego. Z rożnego krótko do czekającego koledze. Jakub Wójcicki! Wspaniała postawa obrońcy, brawo! Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Znowu celne podanie tego zawodnika. Jesus i Mas. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Piłka idealnie za plecy obrońców. Ostatecznie nic nie będzie z tego ataku. Sędzia kończy pierwszy. Piłkarze Jagiellonii Białystok rozpoczęli drugą połowę meczu. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Nikt teraz nie przeszkadza. Świetne podanie, czy to wykorzystają? No, był tam spalony. Taras Romanczuk. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Wulnet Basza. No, jeśli w drugiej połowie zagra tak, jak grał w pierwszej, to mamy murowanego kandydata na zawodnika meczu. Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie, utrzymać się do końca pierwszej połowy. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz Nieprawdopodobne! Jest gol! Taki strzał! Z takiej odległości jestem w takim samym szoku jak bramkarz. Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki.
Muszę to zobaczyć z innego ujęcia kamery. Byłem pewien, że piłka minie bramkę. Ja też. Zastanawiam się, czy rzeczywiście planował tak strzelić, czy też lekko zeszła mu piłka. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Szansa! Gol! Pomimo zmniejszenia przewagi rywali, szanse nadal wyglądają ich mizernie. No sam nie wiem, jak mu się to udało. Rzeczywiście, strzelił tak zwaną słabszą nogą. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Dobre, dalekie wybicie. Ależ teraz luka na skrzydle. Jesus i Mas. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Przed nami końcowe 30 minut. Blisko pole karne, może strzelać. Widać, że atak pozycyjny. Dobra okazja do oddania strzału. Była okazja do podwyższenia prowadzenia, ale nie wyszło, choć mało brakowało. Bartosz Kwiecień, Przemysław Frankowski, Jakub Wójcicki. Wykłada piłkę koledze. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Szansa dla Wisły. Jesus i Mas przenieśli grę z własnego pola karnego. Wulnet Basza. Dawid Kort. Świetna obrona. Bartosz Kwiecień. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Ładnie się znalazł na skrzydle. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Sadlok. No, może być niebezpiecznie. Wiślacy. Wspaniałe podania. Uderzenie w stronę bramki. Będziemy mieli rzut rożny dla Wisły Kraków. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone. To może być bramka kontaktowa. I Jagiellonia za moment z rzut rożnego. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Po tym dośrodkowaniu piłka mija pole karne i wychodzi na aut.
Jesus i Mas. Ma na skrzydle dużo swobody. Dawid Kort. Jesus i Mas. Wulnet Basza. Jesus i Mas. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. No i przejęli w ostatniej chwili. Dawid Kort. Uwaga, popatrzmy, atak Wisły. Jest okazja do strzału. Bramka dla Wisły Kraków, brawo! No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę nad i. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Mecz powoli dobiega końca.